Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Urbana, to jest kolejny odcinek z serii Od prawnika do rolnika, oczywiście z Jarkiem. Cześć, witajcie. A w dzisiejszym odcinku lecimy sobie z taką inną akcją, bo lecimy sobie zbierać baloty. Ogólnie widzicie mój stan konta, jest trochę inny. Doliczyłem sobie 200 zł, bo sprzedałem, bo byłem na usługach drzewo pociąć. Także 200 zł sobie doliczyłem i wymieniłem sobie przyczepę. Tamto sprzedałem za 11 tysięcy. A tą kupiłem za 12. Ogólnie wymieniłem sobie, bo ta była taka trochę zbugowana trochę. Także mamy nową przyczepę. Także, no nową, no wymieniłem sobie po prostu. Ale żeby było bardziej realnie, to właśnie odjąłem sobie ten 1000, żeby nie było. Sorry też, że wymieniłem tą przyczepę, no ale niestety nie chcę mieć takiej zbugowanej przyczepy. Tamta się przesuwała i w ogóle, jak stała w miejscu. A ta jest dopracowana w ogóle. Dziś sobie lecimy zbierać baloty. I ogólnie chciałem właśnie na początku spytać, czy mamy sobie, bo u Jarka w podociku, jak Jarek się was spytał, czy mamy sobie dodać 100 tysięcy do młodego rolnika. I pisaliście u niego, że tak. Nie wiem, czy właśnie u was się też chciałem spytać, czy u mnie też tak, znaczy chcielibyście. Bo myślę, że tak, bo fajnie by to było. Czy to by przyspieszyło na pewno serię, nie? 100 tysięcy byśmy sobie wydali na nowy traktor, czy tam nowy nabytek jakiś. I żeby kupić ziemię jeszcze. Jakieś, wiecie, ziemię między innymi chodzi mi o pole jakieś. Żeby właśnie kupić sobie jakieś większe pole. Pola są naprawdę drogie, także chcielibyśmy też zrobić jakieś misje, porobić, żeby trochę staniały te pola. I właśnie by było wtedy lepiej, żeby sobie 60-kę. Chcę kupić Ursusa. Nie chcę iść od razu w ten nowy sprzęt. Chcę kupić sobie Ursusa, nie wiem, zostawić 60-kę. A MTZ-a sprzedać. Bo 60-ka by wtedy była do takich mniejszych prac polowych. Jakby kopki, czy właśnie, nie wiem. Czy świniach? Czy właśnie przyprowadzanie przyczepy, czy właśnie przy świniach, właśnie nie wiem, czy gdzieś do stodoły cofnąć, coś takiego, czy wjechać. Jarek, co ty robisz? Balotuję. Dostałem SMS-a z Rolixa. Tak, bo ja w takim kontakcie jestem z takim ziomblem. Z dwoma ziomblami. Rozumiesz? I dostał mi SMS-a, że ma tutaj tani sprzętu opierdzielenia. A co ty kupiłeś? Nie kupiłem, że może kupię. O kurde. Palnie jednorzędówkę. Dzisiaj taki krótszy odcinek. Jedną przyczepę sobie zbieramy, bo chcę wam to dzisiaj wrzucić. Kurde. Zapraszam do mnie na live. No, dzisiaj będziecie mieli Jarka, u Jarka live'a, także dzisiaj taki 15, nie no 15 nie, ale 20-minutowy max. No, a wracając do tego, słyszysz, bo ja tak sobie pomyślał, że a po co tyle pieniędzy na sieszkarnię wydawać, jak ja mogę jedną żydówką sobie pociepać? Nie wiem, czy nie... Nie wiem, jak chcesz. No bo pieniędzy mi szkoda, bo w tym Maciejku będzie trochę głośniej gra. Szkoda mi takie pieniądze, własna sieczkarnia. W sumie. Własna sieczkarnia, choćby jedna już żydówka, jo? Czy ty byś chciał, no wiem, na biogaz oddać tej kukurydzę, żeby zarobić pieniądze? Ja mam kukurydzę? Nie, ale w przyszłym sezonie na przykład. No mogę zasiedzieć jedno pole, będę siał jedno pole buraków i... Albo nie będę się wcale buraków, nie? No a to zawsze wiesz. Zobacz, jak w tym roku wyparą te buraki, nie? A to zawsze parę groszy wpadnie, nie? Głupie baloty trochę są. Trzeba i nie mi tu wejdzie tych balotów, kurde. Dobra, cofamy. I chyba się decyduje na nich Holanda, wiesz? Nie w Holanda? Starego. To nieźle. Ciekawe, czy miał prawa autorskie, bo włączył teraz piosenkę ty. Miałbyś. Ale nie tą... tylko wiesz, taką amerykańską. Te radia? No. Wyskakują czy są? Wskakują? Mhm, na niektórych piosenkach. Co za... Ale Janusz jest z nich, nie? Myślę, że nie wyskoczą ty.
Bierzemy teraz dwa baloty. Dowiedziałem się, co tam przyczepę rozładuję. I to by było tyle. Jeszcze sobie odwiozę kiedy indziej. Jedno dopasowanie, jeszcze mam dwa pola dopasowania. To nie jeźdź. Będę miał zabawę na live. Ogólnie jaki traktor chcę kupić 16-14, nie? No ja właśnie o tym myślę, Nicholandzie że będzie. Co? Ja o tym Nicholandzie myślałem. Myślę, że 16-14 to będzie dobry traktor. W sam raz jeszcze bym kupił jakiś kawałek ziemi, nie? No czy wiesz, ja mam trochę inny target, nie? Kurde. Ja myślę, żeby zakupić, no beczkę muszę kupić do gnojowicy, nie? Chyba, że beczkę bierzemy na pół. Dobra. Co, Urban? Dobra. Dobra, to beczkę na... Traktor może? A jak zostanie, to jakiś kawałek ziemi. O kurde, ziemię. Nie no, fajne by było, żebyśmy nagrywali te misje. Misje. Że ja jakieś tak jedną misję na końcu odcinka, nie? Wiesz co, ja się zapytam dzisiaj na live, czy ludziska chcą, żebyśmy my to nagrywali. I czy chcą na przykład, żeby raz na jakiś czas się pojawiał już taki godzinny odcinek u nas, nie? Nie no, godzinny odcinek to nie wiem. 2 na 10 powiedział. No ale zapytam się, ja mogę wrzucać takie, nie? W sumie to mi się to by wrzucało z 5 godzin, ale dobra. No ale wiesz, raz na jakiś czas, nie wiem, raz na tydzień, czy raz na 2 tygodnie? No, raz na miesiąc. Kurde. Dobra, git. Podjąłem sobie jeszcze 4 baloty. Rzeźby balot gdzie. Załadujemy, rozładujemy i będziemy kończyć. Naprawdę nie chcę robić takiego odcinka. Bo jest 12 godzina, ja chcę to dzisiaj wrzucić. No a ludziska informacja o live'ie na Facebooku i na grupie. A ja mieliśmy to wczoraj nagrywać, ale tam się jakoś zaczęło. Do mnie nagraliśmy, ale już później będę nie był urwany, nie? No, było bardzo późno. Coś tak to sobie porobiłem trochę mapy. Zrób sobie na live'ie Work in Progress. Na czym? No map, na live'ie będziesz robił. Mogę porobić na live trochę mapy, ty. W sumie spoko. Tylko pogarnię sobie wszystkie rzeczy. Wiem. Ty już wiesz, o co mi chodzi. Jo. Gdzie jeszcze muszę odcinek wyrenderować? Jo. Ale fajna ta przyczepa, ty, no nie żałuję, nie? Sorry, że tak co chwilę coś zmieniam, ale niestety no mody są jakie są, niektóre są zbugowane, niektóre są zarobiste. Teraz wychodzą coraz lepsze mody, także tych zbugowanych trochę będziemy się pozbywać. Bo nie ukrywajmy, ta przyczepa była zbugowana. Fajna była to, że mają teraz sory, ale były białe. Gdy stała pusta, to się przesuwała w bok. Ale wiecie ludzisko, to jest też tak, że my sobie oddajemy hajs. Znaczy odpisujemy, nie? No właśnie. Właśnie, tak jakby to był nowy nabytek po prostu. No teraz po prostu sobie odpisałem, tam co sprzedałem za 11, to kupiłem za 12, nie? Żeby nie było też, że coś oszukujemy. Naprawdę staramy się grać realnie. To ja mam muszę obciążnik kupić do tego MTZ, wiesz, go nosi z tymi wątpli. Czy ty gadasz? No jak ja normalnie bokiem jechałem przez chwilę. A ty pożyczysz mi traktor? Po co? MTZ-a. Aha, bo ty chcesz na... What the fuck? Co się stało? Bo wiesz, 60 no nie poradzi sobie z tymi balotami, a ja chcę czwórką moją wozić. Czy ładować? Mogę ci pożyczyć. Wow, to fuck, co się dzieje? I potrzebuję, wiesz, traktor... Mogę też ci dać najwyżej moją trochę przyczepę, za swoją już zapełnić, nie? Znaczy ja będę to rozładowywał, stóp będę stawiał. Ja tam pod wiatę chował, nie? A co się nie wejdzie, co nie wejdzie, to jak będziesz stół układał tak jak ten, nie? Jak ja na bolusiowy, to weź sobie ten pak. I te worki z piaskiem byśmy dawali, czy coś, jak to, nie wiem, czy coś... A ja nie widziałem tego. To weź sobie zobaczę na bolusiowy, jak ja układam. Dobra, pasy zmykamy do chałupy. Czy nie, ja na sztorc będę stawił. Czy, gdzie tu jest pas? Tylko 2 pasy tu są? Aha. Tylko 2 pasy, nie? Wiesz, a czy... Nie, ja muszę policzyć ile balotów, część sobie zostawia, część sprzedam, nie? Ale... Aha, to nie sprzedawał.
Nie, no tak. Nie wiem ile to jest balot, ale trochę jest. Nie mam trochę. Jezu, 20 to będzie max. Ty czy ja? Ja, ale sprzedał 10. Ciole, dobra, teraz jest tak głośno, że ja nie chcę ściszać tej gry. Że to się środka daje wpalić. Domyślam się. Ty, ja chyba długo tej pracy nie będę zmieniał. Jero, prasa jest zarobista twoja, ty idealna na tych kliwa, nie? Malutka. Nowa, taka fajna, kurde. Może jakaś na pewno, nie wiem. Ale mapa ma kliwa. Ale chyba, że Steve ma wyjdzie jakaś fajna. Jo, w sumie. Albo tam jeszcze są jakieś polskie prasy. Okay. Metal Techo. To już sosowska też, ale bardziej starsza, nie? Jak wyszło. To wtedy będę się zastanawiał, ale na razie. Czekaj, z której strony mam otwartą burzę, dobrze jadę. Na polu nie będę za mocno nakręcał, ale jeszcze za chwilę się gdzieś wpierdzielę. Wiesz jak to jest, nie? Jedziesz i za chwilę się utopisz. Teraz tylko tak jadę, szybko. To gdzieś tak, kurde. Chyba trochę lipa zrobię. Trzeba tylko dwa pasy, to więcej mi nie stać? Bieda! A jak potrzebujesz przyczepy, to mnie stoi mój problem. Nie, raz rozwiązę tylko te... Te parę balotów sytepne, teraz dałem te zeta. Ale ja to chyba kupuję tą. Życiałem dziecka i przyczepy chyba kupuję. Kupuję... tą jednorzędówkę. W sumie nie wiem, ile mam dobra na 10 minut? No będzie, z 15 może. Nie, no dziś taki krótszy odcinek, bo... Prawda. Może nawet 15-minutowy będzie, ale... Nie chcę za dużo. Tutaj cudować, bo... Chyba ze sobą pojadę zwieźć jeszcze jedną, nie wiem. Zobaczyłem. Ty, Jarku, balotujesz? Ja cię nie widzę nigdzie. Tak, bo ja nabalotuję na ostatnim moim polu. A, tam gdzie ostatnio żeś robił. Nie, na 13. Aha. Ogólnie chcę też kupić prasę kostkującą, także, bo Jarek ma balociarę normalnie, to ja sobie bym kupił prasę. Bo ja potrzebuję do siana głównie też, nie? No ja ogólnie bym sobie kupił, a jakieś tam czasami bym sobie pożyczył na jedno pole. To, no bym ci przyjechał i opierdzielił. No właśnie, ten. Ja po prostu bym sobie większość kostkował. I wrzucał właśnie gdzieś tutaj do... No i bym sobie po prostu to poukładał. Ręcyma. Ciekawe, czy by te kostki małe dałoby się wziąć do tura. Podnosisz je rękami. Wiem. Ale dałoby się wziąć do tura? Nie wiem. I jakieś tam dwa większe pola, czy tam jedno większe, żeby było te 20, czy te 10 balotów z sezonu, żeby było. Nie sprzedaż. Nie no, po prostu żeby było, nie? Co sami wiesz. Ty, Urbon, ja myślę nad kupieniem łąki. Coś, ja myślę nad kupieniem pola. Czy znaczy, pomp pola też. Ale serio, chciałbym kupić pola. Poczekaj. Ale by była burżuazja, ja teraz kupię takie... What the fuck, ty, co to... Co trzyma, czy... Puszczaj mnie to. Pas się zbugował. Mnie tu Zdzisław makał pomiędzy moim gospodarstwem, twoim gospodarstwem, a tym gospodarstwem Zdzisława. Tu Zdzisław zaopierdzieli się na pole. Kurde, to większość pol jest na sprzedaż, ty. Znaczy za dobrą cenę. W dzierżawę też... Ej, dobra, w dzierżawę wziąć pole, ty. Pokaż to swoim. Jak ładnie, żeś to... Ej, piście, trzeba brać w dzierżawę pola. Ja bym... Ej, w dzierżawę było idealo. A ty? Jak myślisz? Nie. Czemu nie w dzierżawę? I co sezon byś płacił te 1000 zł, nie? Byś sobie odejmował. Nie chciałbyś brać? W sumie... To by było zarobiste, ale jedno, dwa pola max w dzierżawę, nie? Żeby nie było, że też, że wszystkie pola w dzierżawie. No i nie masz swoich hektarów. No właśnie. Chociaż nie no, mi się wydaje, że w dzierżawę było spoko. Szkoda, że nie można wypożyczyć pól. Tylko wtedy byśmy musieli jakoś to zrobić, żeby kupić te pole, niestety, bo... Bo wiecie, pola trzeba... Coś się kupować, czy mechanika gry jest taka, że musi być pole twoje własności, żeby... No właśnie, żeby na nie wjechać. Właśnie fajne by było, może ty... Kurde, może ktoś to jeszcze ja zrobi. Ja też się na live zapytam. Nie no, mi się wydaje, że dzierżawa by było idealna, bym sobie wziął dwa pola możemy sobie wziąć do dzierżawy. Ja chyba wolę kupić, poczekać jak kupić, ja mam też trochę tego reału i... Czemu kupić, kurde, jak... Ja bym chyba łąkę wolał kupić, wiesz?
Ale nie wiem, jedno, to jedno pole w dzierżawę, ty, czemu nie? Jak już miałem brać dzierżawę, to wolałbym pole w dzierżawę łąkę kupić. No i w sumie ja bym wolał w dzierżawę brać jedno pole. Jedno, no dobra, nie oszukujmy się. Ja sobie wziął jedno takie duże pole, bo tutaj mają na te... Czy duże, no takie średnie to jest pole. Hektar tam jest, bym płacił te... On tam dzierżawy dużej nie chce. Tysiąc byśmy się wydaje, żeby było optymalnie płacenie dzierżawy. A ty jak myślisz? No. Znaczy, się wydaje, że to na hektarowe pole 1000 zł rocznie. No, to wiesz, dzierżawy nie biorą nigdy tak dużo. Zależy. No wiem, ja mam dzierżawę zrobioną na siebie. I tu za dużo płacisz? Nie, ja nie płacę, to znaczy mi płacą, o może tak. Aha. Nie, właśnie nie płacą te 2000, nie? Tylko to, wiesz. Mi sąsiad za 10 lat zapłacił. Serio już? Od razu tak? Bo to 20 arów. Aha. To nieźle. No. Halo cię, co ty mi tu robisz? Chcę się ustawić, kurde, Jaruszu. To wiesz, ten kawałek ziemi, no to... No bo ja mam, wiesz, teoretycznie mam 60 arów działkę, nie? Aha. Nie, 50 arów mam, co ja ci mówię. No ale na mnie tyle jest niepotrzebne, no i postanowiliśmy po dzierżawie iść moją sąsiadowi. Ten kawałek tak, żeby, wiesz, były tylko gospodarstwa jakby, budynki, to wszystko, nie? To spadaj, żeś tego... Kościół! Nie wdenerwuj mnie. Dobra, będziemy sobie jeszcze załadować. Weź, jesteś już, że? Mhm. Weź moją 60, jedziemy na pole. Ej no, kurde. Jedź już to. Spróbujesz. Gdzie mam jechać to pole? No wiesz, na te duże tam. Które? Koło twojej łąki. 49? O, koło moich buraków, to wiesz. Kurde. Czekaj. Będzie dobrze. Jest gitara, ty. Siedzisz, Janusz. Dobra. Ale się nawet trzęsli, ale jedziemy. Sobie załaduję. Więc mi pojeżdżą, co? Ja zajęty jestem. Dobra. Nie patrz tutaj. Coś zawalił. Nie patrz po prostu. I na minimapę też nie patrz. Dobra. A tam ścieżka jest, nie? Mówię nie patrz, to nie patrz. Ale nie widać już. Ja jestem, widziałem. Patrzcie, jak mi się spieszy. Chociaż nie wiem, ty kiedy... Ty jechałeś po tym, pomiędzy. Tak było widać. Ciśnij tam do końca. Bano. No to ja bym ile ty jedzie na godzinę? 30. Ja tak samo, nie? Ale ty, to się podoba na żniwach, tak zapylasz, nie? Jeden zapierdziela z przyczepą. Zapierdzielam, to jak jakiś kasinia. Jedzie jeszcze. Ty tu nawet 10 balotów nie będzie, ty. Sobie to tak bykowo trochę. Ja ten co robi, ty, burtę mi pogiął. Dobra, to jedzie do siebie, nara. Pogiął mi burtę i co poszedł. Chłopie, mam z jednego pola tyle balotów, co ze wszystkich swoich. No i co? Ja miałem tylko 3 pola zbóż w tym roku, nie wiem dlaczego. W tym 2 małe, nie? Nie, te jest duże. Miałem 2 takie. Ale serio, ja bym sobie wziął jakieś pole w dzierżawę. Ja się ludzi na live zapytam. No, mnie właśnie nie piszecie tych komentarzy, czy coś robić, czy coś. Napiszcie, no. Urba będzie zadowolony. Ja, bo nie wiemy jaką decyzję podjąć. Bo chcemy jak najbardziej realnie grać, żeby później nie było gadania, nie? Jo. Ale myślę, że tak. Ale w realu jest dzierżawa, więc myślę, jest, że to jest. Czy ale myślę, że z tymi 100 tysiącami, tam 15 co sezon, to będzie git. No to kurde, miód malina. Czyli będziemy mieli... Zanim my byśmy się dorobili, na przykład takiego John Deere'a małego, czy nawet Fenda, czy cokolwiek, człowiek byśmy zagrali z 10 sezonów. No wiesz, jak przyjmujesz gospodarkę, to dostajesz 100 tysięcy, żeby się rozwinąć, nie? Wybić się. No to my to, tak zrobimy. To będzie realnie i dofinansowanie też dostajesz co roku, nie? No. Więc jeb. Ustawimy sobie 15 tysięcy, będzie git, bo to... Mimo to teoretycznie tam jest hektarów już od rodzaju. Od hektarów, ale to jakoś te obliczają. No ale to wiesz, jeszcze rodzaju upraw, to po 15 tysięcy ludziska. Nie za dużo, nie za mało w sam raz. A będziemy mieli na przykład, nie wiem, dużo pól, to już wtedy powiedzmy... To już wtedy tak... zwiększymy do 20 i tyle.
Tak, bo hekt areał i tak dalej. Ale wtedy musimy mieć przynajmniej 2-3 pola więcej, czy tam 4, nie? Ale z własnych pieniędzy kupionych, bo muszą być nasze pola. Nie dzierżawy, ewentualnie. Dzierżawę to nie. O, dzierżawę to... Właściwie to i tak jest dużo, ty. Bo my bierzemy od dzierżawy 1000 zł, oni jeszcze biorą dofinansowanie na ziemię, nie? Od tego pola. A czy wy płacicie ludziom 1000, a oni jeszcze na te pieniądze dostają, tak? Tak. To im to się opłaca. No w sobie... Masz, co masz w dzierżawie? Łąkę czy orną? Łąkę i orną. Mamy 3 łąki. Albo 2. Dwie... No nie, czekaj. 3 łąki mamy i... Jedna jest w dzierżawie, bodajże. No jo. One. Czemu mam tylko 2 pasy? Ty, czekaj, trzeci się ujawił. Znalazłem trzeci pas. What? Pewnie tam pod burtą był schowany. Jo. Ktoś go tam zawinął, ty. Dobra, zdziemy sobie 60. A bo nie, nawet tutaj już zakończę ten odcinek, także co? Ja karczera muszę sobie jeszcze kupić. Sobie już zjadę poza odcinkiem. Także co, to było tyle w tym odcinku. Wpadajcie do Jarka, wpadajcie do teamu, że tak powiem, naszego, czyli... Musicie wbić do mnie na kanał i tam macie polecam wbić. Także co, wpadajcie do Jarka, zostawcie łapkę, suba, komentarz i trzymajcie się. Na razie, cześć. Wbijajcie na lewe do mnie, na razie, cześć.